Żelazna, dzień dobry z domku. Tam jest Krzyś, gdzieś biega. Wróciliśmy do domu. Ale tak trochę szkoda, powiem wam, tak, że było też tak super, że aż szkoda było wyjeżdżać do Pisana, mega pogoda, doborowe towarzystwo, tyle co uśmialiśmy się. Tak. To wow. Przeglądaliśmy materiały i jest strasznie dużo śmiechu. Zabieram się powoli za rozładowywanie walizek, ale pokażę wam taki mój patent, jeżeli chodzi o brudy, które mamy po wyjeździe. Może wam się przyda. Sprawa z brudami po urlopie wygląda właśnie tak, że ja wszystko wkładam do tych woreczków strunowych z IKEA i sobie szczelnie to zamykam. Nawet jeżeli jedziecie na taki krótki wyjazd, czy musicie mieć te brudy jakoś w walizce, bo nie macie, załóżmy, gdzie ich trzymać, to przez taki woreczek strunowy po prostu nic się nie wydostaje na zewnątrz i pozostałe czyste ubrania nadal są świeże. Warto to składać tutaj mniej więcej w środku, wtedy więcej się mieści. Ja takie woreczki strunowe biorę ze sobą chociażby na szczoteczki do zębów, na żele pod prysznic, żeby się nic nie wylało, czy tam buty, żeby zapakować. To jest akurat taki mniejszy, bo mam jeszcze większe. Natomiast to jest świetna opcja, o wiele lepsza niż jakieś tam jednorazówki i tak dalej. I ja potem te woreczki strunowe przepłukuję, wysuszę i wkładam do walizki, są na kolejny raz, także wielorazowego użytku, ale to taki mój patent. Można sobie to też dzielić na kolory i białe, tutaj akurat mam miszmasz, wtedy tylko wrzucacie do pralki to, co macie w woreczku i nie przejmujecie się, tak tutaj ja muszę je podzielić, te ubrania, natomiast wrzucacie do pralki i od razu pierzecie. To też bardzo przyspiesza rozpakowywanie walizki, że nie musicie przeglądać tych wszystkich ubrań albo ostatecznie wszystkich prać, bo załóżmy skarpetkami coś tam przeszło, więc mój patent jest taki. Dajcie znać, jakie są wasze, ja ten polecam bardzo. A teraz pierwsze pranie mi się zrobiło, przerzucam je do suszarki i wrzucam kolejne. W międzyczasie przyszła nam też paczka, o której wam mówiłam w trakcie wyjazdu, że zamówiłam. I doszła szczotka mojej siostry. W końcu ją z wami otworzę, pokażę wam, jak ona wygląda. Jestem nią zachwycona, więc mam nadzieję, że i moja będzie równie fantastyczna, także otworzymy sobie ją, a potem pójdziemy na górę, ponieważ chcę otworzyć buty, które mi dotarły do ćwiczeń, oraz kalosze dla Mikołaja, także mam nadzieję, że spodobają mu się, bo są żółte jak kalosze Binga, tylko nie mają uśmiechów na przodzie. Może Krzyś wrzuci tutaj zdjęcie, żebyście wiedzieli, o czym mówię, dla tych, którzy nie oglądają nałogowo Binga. Dzisiaj? Tak. Się nie mogę doczekać, także otworzymy kaloszki, bo chcę zobaczyć, jak Mikołaj zareaguje. Dobra. Na kaloszki. Najpierw zjem sobie tylko śniadanie, bo Krzyś zrobił mi kanapkę. Otworzymy sobie szczotkę i potem idziemy na górę i lecimy dalej z tym vlogiem. Także miło was gościć znowu u nas w domu. Zaczynamy. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Kaszoki. Czaisz, że ta szczotka nazywa się kaszoki? Trochę jakby po góralsku nawet. Czy po śląsku, kaszoki. No, kaszoki, kaszotto po śląsku to kaszoki. Miki dostał gwizdek od babci. Gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. Dostał gwizdek od babci. I umie na nim gwizdać już. Chodzisz, chodził i gwizdał, tak? Tak. Masz 5 minut z gwizdaniem. Reszta vloga będzie pod znakiem gwizdania. My już nie będziemy dodawać muzyki, bo to jest... To jest muzyka dla naszych uszu przez ostatnie dwa dni. Dzień. Dwa. Ale jak jest szczęśliwy.
jeżeli macie problem z tym, że szczotki ciągną was za włosy, także po prostu czesanie to jest szarpanie po włosach, to ta szczotka, przepraszam za ten gwizdek, ale mój mąż dał synowi gwizdek i teraz będzie, tak jak mówiłam, gwizdek cały czas. Matka go przyniosła. Ta szczotka to jest po prostu totalny, hit totalny, nie ciągnie za włosy i aż przyjemnie się czesze. Nigdy wcześniej nie miałam takiej szczotki. Miałam wiele szczotek, z których byłam zadowolona, ale aktualnie ta deklasuje wszystkie, które miałam. Zupełnie. Ale ładnie tu poparkowałeś. W międzyczasie Mikołaj dostał garaż od babci. Nasz wystrój salonu już nigdy nie będzie taki sam. Nigdy. Tak. Gdzie idziesz? Wierci pięto. Pomógłbym ci, ale tak byś się niczego nie nauczył. Pach. Kiby? Siuch. Kolejny punkt programu. Otwieramy kaloszki. Ty nie widzisz, jak ja coś ścielę? Ty jesteś jak fachowiec, który zrobi z Partoli płytkę i powie, że ładnie wygląda. Jak ja nie pościelę, to już nikt tutaj nie pościeli. Otwierasz, Mikołaj, żebyś tego nie popsuł, co jest w środku. Chodź, zejdziesz. Czekaj, ja ci pokażę, gdzie. Chodź, tutaj masz. Chodź tu i tu trzeba pociągnąć. Pociągniesz? Patrz, najpierw tutaj. Zobacz, jest jakaś fajna paczka. I całą rączką. O! Świetnie, i teraz z drugiej strony. Tak. Urwałeś kawałek, super. Tu, teraz ciągniemy z tej strony. Jest. Otwierasz? Co to jest? Co to jest, Mikołaj? Tak, to jest moje. Ty już czujesz, że to dla ciebie, tylko było większe, bo nie było aż aha, takiego malutkiego rozmiaru. Ogromne są, ale wiesz... No, duże są jeszcze dla duże, niego. Duże, no. Ale nie ma takich małych kaloszków na niego. Kto ma takie kaloszki? Kto ma takie kaloszki? Oh. Ubieramy? Ale są fajne, ty. Hmm? Dotknij, nie takie... A, przyjemne bardzo, takie no. Takie przyjemne, nie takie gumowe. Mm-hmm. Są jak kroksy. No bo to są kroksy. Aha, no to właśnie mówisz, z tego samego materiału co kroksy. Tu? Ale fajne te uchwyty. I daj drugą. O, ktoś ma kaloszki. Ale super! Podobają ci się? Ciap, ciap. Będziesz mógł teraz robić ciap, ciap po każdej kałuży. I z tatą będziesz mógł chodzić na ogród. Już chcesz wypróbować? Schodzisz? Nie wiem, czy mu założyłam tego. Schodzisz, stopy. Tak? Dobrze. To zejdź sobie, tam będzie ci wygodniej. Strasznie masz wielkie stopy, Miki. No, to zejdź. Zobaczymy, jak ci będzie chodzić w kaloszkach. Te kalosze i tak mają przedział trzech rozmiarów. Tak? Ubrałam ci je dobrze, Mikoś? Jak? Ło. Trochę cię chwieje. O, jaki przysiad! Takie sobie. Już zobaczymy. No, to jest mało ważne. Chcesz otworzyć jeszcze te buty? A co to za buty? Czy to są mamy buty? Duła, duże, tak? Te chyba już całkowicie są za duże na ciebie, nie? Duła. Super, masz kaloszki. Ale teraz by w nich chodzić? Mógłby w nich iść na pole, tak mi się wydaje, na ogród? No ja myślę, że już mógłby, nie? No, są za duże jeszcze. Ale... Spoko. Buziak, za kaloszki? Dasz mi buziaka? Nie, należały kaloszki. Ściągniemy te kaloszki? Nie. Nie? Hado.
No, te metki ściągniemy? Nie. Trzeba je urwać. Mama urwie, dobra? A ty urwałeś sam. Pomóc ściągnąć? Wstaję. Tata. Słucham cię. Tata ma pomóc ściągnąć. Tak, ściągamy? Dobra. Uwaga. Jest stopa wolna. Druga też. Jest druga stopa. Druga stopa poszła głosiej. Fajnie, że mają te tutaj uchwyty, bo jak on będzie sam sobie zakładał, to jest fajnie w stanie chwycić rączkami i nałożyć tego kaloszka. No i one są z takiego całkowicie innego materiału niż te takie gumiaki po prostu. Fajnie, naprawdę super. Tylko są po prostu dla Mikołaja jeszcze za duże, no. Dobra, ja sobie zmierzę moje. Jakie one są trzymające stopy. To dobrze czy źle? No chyba do ćwiczeń dobrze, że są do biegania. A, bo to do ćwiczeń. Ja tylko po to je kupiłam. Ale wyglądają bardzo ładnie. To jest buziaczka? Dobrze. Mój ziaczek. Fajne, nie? Ładnie wyglądają. Ładnie. Czekajcie, będę w nich ćwiczyć tylko. Tu jako stopa bardzo wygodnie. Ale to potrzebuje na orbitreka, no nie? Bo jak ćwiczyłam nam 20-30 minut na orbitreku, to nie było problemu. Ale teraz jak jadę załóżmy 40 czy 60 minut, to już mnie na koniec stopy bolą. Dużo osób mi tak mówiło, że sobie załatwiło stopy w ogóle i żebym się zaopatrzyła w buty do ćwiczeń, żebym zaczęła ćwiczyć po prostu w butach. My mamy takiego orbitreka, że on ma... że on ma miejsce na stopy takie podgumowane. No, ale zawsze lepiej w butach. On się nazywa Never Stop. Never... gdzie? Tu z boku. No to ja już nie zejdę zrobić traka, kochani. W życiu! Mama idzie suszyć włosy. Powiedzcie, że już mi praktycznie wyschły po tej szczotce. Szałpał. Nie wiem, jakby... Szczotka ci wysuszyła? Nie wiem, jakby wzięła nadmiar wody, wchłonęła, bo ona jest z takiego włosia. Włączyłaś światełka? Tego. Wow. Chodź, pokaż mi. Pokazujesz gadżet, który był na odcinku, nie? Wow. Dodamy tutaj odcinek z tymi gadżetami. Dodamy, co? Ale nie kręć. Kupili mu zabawkę, która się kręciła totalnie i chciał kręcić. Teraz to nie jest zabawka, ale która się kręci, to jest najlepsze kręcenie ever. Będziesz niósł? No okej. Okay. No, więc ten mały człowiek zaniósł ci buty. Znaczy chyba pudełko tylko. Tak. Tak wyglądają aktualnie nasze roślinki, które sadziliśmy parę odcinków wcześniej. To są pomidory. Ciągną do światła, wiem, powinny je inaczej ustawić, ale ja je dopiero będę rozsadzał. Na razie niech sobie delikatnie rosną. Czosneczki tu je rosną, muszę je podlać, bo już tutaj gdzie korzenie już wyszły dołem, a tu sucho. Także wróciliśmy, muszę to tym wszystkim się zająć. Tutaj mamy kapustę. Kapusta tak wygląda, tak nam wyrosła przez ten czas. Tutaj mamy pomidorki koktajlowe. Też wyszły ładnie. Też trzeba będzie je podlać pewnie. Tutaj mamy żółtą paprykę. Nie wyszła jakoś super. Na razie coś tam się przebija, zobaczymy. Na razie tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o czerwoną paprykę, to właściwie jest pusto. Natomiast jeśli spojrzymy na pora, to por super. Por wyszedł ładnie. I tu mamy jeszcze inny rodzaj kapusty. Wszystko będziemy przekładać do skrzyń. Ja wiem, że każdy ma tam swój jakiś idealny sposób na zarządzanie grządkami. My się dopiero uczymy. Będziemy dopiero wszystkiego próbować. Na razie wydaje mi się, że jest dobrze. Czosnki wyszczeliły niesamowicie. Bardzo się cieszę z tych pomidorów. No i z tych koktajlowych również. I pora. Bo por myślałem, że nie wzejdzie. A jednak ładnie wyszedł. Pokażę wam magię moją ukochaną i ulubioną. Patrzcie na moje włosy teraz. Jeden tłuszcz. Wyglądam jak Hermiona, tylko trochę bardziej ujarzmiona, nie? Tam nie chodź, kochanie. Tam jest mokro.
I teraz daję parę kropli jednego specyfiku, rozmazuję je na rękach i dajemy na włosy. Chodź, chodź. Masz mokre skarpety, czy jeszcze nie? Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Tylko jeszcze się musi wchłonąć. Idealny efekt dla mojego puszu. Trzy krople. I co wam chcę powiedzieć, to nie używałam dzisiaj podczas mycia odżywki, bo mi się po prostu skończyła. Więc nie miałam, a włosy musiałam umyć. Zobaczcie, jakie są włosy po użyciu paru kropel tego. Ja nie jestem zwolenniczką nakładania na włosy 10 tysięcy kosmetyków, bo ja potem mam po prostu włosy obciążone. Ja lubię jeden kosmetyk, który daje efekt wow. I ten daje efekt wow. A jeżeli chcecie wiedzieć, co to jest, to napiszcie w komentarzu, to wam pokażę. Niestety, ale tyle po moich pięknych włosach, ponieważ i tak będę musiała je spiąć w koka, ze względu na to, że jedziemy z Dalią do weterynarza, z młodym i moje włosy będą ciągane przez wszystkich i zahaczać się o wszystko. Auto! Hops! Mama sobie zrobi kuca, tak? Kurde, widziałam tyle fajnych jakby fryzur, które robią na tym TikToku, ja nie mogę żadnej ogarnąć, słuchajcie. Nic, nie wiem, muszę chyba robić krok po kroku z filmem, bo na przykład oglądam ten filmik 6 razy, z tym się pamiętam, nie? I teraz przychodzi taki moment jak teraz, że powinnam pamiętać i ni huhu, nie mam pojęcia, jak to szło. To jest moje podstawowe umiejętności czesania się. Żadne są, żadne. Miałam piękne włosy, a teraz mam gumienko. No miękko, no pardon, może tak.